Witam serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o mojej instalacji fotowoltaicznej. Instalacja jest 3 kWh. 3 kW. Instalację mam 3 kW. Mam taki sterownik. Za instalację zapłaciłem 4200 zł, bo jak miałbym zapłacić więcej, to bym chyba w życiu sobie tego nie zamontował. Tak wyglądają panele na dachu. Jest ich 8 sztuk. Instalacja założona w marcu, pod koniec marca tego roku. Z gminy, gmina robiła z dofinansowanie jakieś z funduszu jakiegoś europejskiego, także się udało właśnie założyć tą instalację w kwocie 4200 zł. To był całkowity koszt tej instalacji. I teraz tak, po 2 miesiącach przyszła faktura do zapłaty 51,62 zł. 2 miesiące temu też była taka sama faktura do zapłaty. Mimo że grzałem w tamtym 2 tygodnie temu przez cały tydzień kotłem Kospel 12 kW, także też nie mam tutaj nic do zapłaty. Taryfę jaką mamy, to mam G12, czyli tanie weekendy. Zobaczcie sobie tutaj, jeśli ktoś się orientuje. Może tutaj, tu jeszcze taka fajna rzecz jest. Ilość zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy. 2,5 MW, czyli na pewno będą dopłaty w przyszłym roku powyżej 2 MW. Tutaj mamy jeszcze już na dzień 31, chyba wrzesień, tak? Czy październik? Zaraz zobaczę. Do 30 września. Na dzień 30 wrzesień w magazynie energii zostało 400 kWh, w strefie drugiej 197, prawie 200. Czyli tyle energii jeszcze mogę odebrać. To jest około 2 miesiące, jak tutaj na nasze potrzeby domowe, bez grzania oczywiście kospelem. Czyli 2 miesiące jest gratis. Kwota do zapłaty 51,62 zł. I od marca płacę właśnie takie, co drugi miesiąc płacę takie rachunki. Wszystko na potrzeby produkuje nam właśnie słoneczko. No w tej chwili jest pochmurno. Produkcja na obecną chwilę 120, do siostrości nie chcę złapać, 125 W na obecną chwilę. No nie ma słońca, jest pochmurno, także dzisiaj się na pewno nic nie naładuje. To tak, co odnośnie właśnie rachunków z takiej małej instalacji 3 kW. W tym tygodniu zrobię test, będę ogrzewał od jutra od godziny po południu, od 22. Włączę kospela, nie grzeję przez cały tydzień i teraz porównam sobie zużycie energii z poprzednim, tam na filmie poprzednim miałem zużycie no, dosyć spore. W tej chwili już jest sterownik pokojowy. Ciepło jest w sumie na dworzu, dzisiaj jest jakieś, nie wiem, zaraz zobaczymy, tutaj na solarach 22 stopnie.
22, aha, no dobrze, solary się nagrzały, jednak słońca nie ma, ale solary jednak nagrzewają się. Jest około 12-13 stopni dzisiaj na dworze, także jest dosyć ciepło i zrobimy taką próbę. Nie wiem, jak będzie w tygodniu, ma być też ciepło, no zrobimy próbę już ze sterownikiem pokojowym. Wczoraj sterownik pokojowy załączył, bo grzałem wczoraj drzewem, atmosem, załączył wyjście na grzejniki i do tej pory mamy w domu 21 stopni. Dzisiaj od rana grzejniki się nie załączyły. No, myślę, że instalację się opłacało taką mało wziąć za tak małe pieniądze. I jak jeśli będziecie mieli takie dofinansowania, no to polecam, bierzcie, bo rachunki są zerowe do zapłaty. Płacimy za sam przesył na takie małe zużycie. No w sumie czy małe, 2,5 MW w ciągu 12 miesięcy, to jest w sumie tak przeciętnie, to jest takie przeciętne zużycie tego prądu. To tyle, pozdrawiam.